Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen i kontynuuję niepisaną świecką tradycję, jaką jest yy, przeglądanie i opisywanie paczki modów OMC. Ja już sobie odpaliłem, yy, nie będę wam pokazywać, jak się instaluje. Tylko teraz przejdziemy sobie przez wszystkie mody tak jak mamy. Mam to w zwyczaju robić już od w sumie kilku miesięcy. Czysta instalacja, żeby Wam się nie krzaczyło z innymi modami, także to polecam. Zainstalujcie sobie to. Usunięcie zawartości folderu Cache World of Tanks może przyspieszyć prędkość gry oraz naprawić jakieś zawieszki. Także jeśli ktoś nie jest pewien, może sobie włączyć. Nie wiem dlaczego cały czas zaznacza się ten. Modpack, button, takie coś tutaj się pojawia, i w sumie nie wiem, czemu to ma służyć. Tu jest napisane, że w, po lewym, ponad lewego klawiszu, klawisza gry, pokazuje się jakiś kanał support, a prawego support Speaka. Także ja to zawsze odznaczam, a to się z maniaka zaznaczam, mimo że inne rzeczy zapamiętuję, to tej. Nie, nie zapamiętuje mi, że jej nie chce. Konfiguracja XVMA ja mam, tak jak zawsze, top klany około 150 na serwer, także sobie to zaznaczam. I potem najważniejsze: konfiguracja XVMA to macie tutaj. Ja używam tej wersji OMC. Jak sobie zaznaczycie, powiedzmy konfigurację Jimba to będzie ten XVM wyglądać w ten sposób. Można sobie oczywiście tutaj, wiecie, powiększyć na przykład i zobaczyć, jak to w tym momencie wygląda. Tak wygląda Jimba w XVM. Część osób narzeka, że mój obraz jest zbyt kolorowy. Poniekąd wynika to właśnie z XVM tej konfiguracji. Ja się do niego przyzwyczaiłem i na przykład tutaj macie z kolei, zobaczcie, tu jest inna konfiguracja, też trochę kolorków jest tutaj po prawej, po lewej. Część też z osób... o, coś tam się pojawiło. Na telefonie. No, właśnie mówi, że jakby jest za dużo tych szczegółów na, na mapie i w ogóle. No tutaj wydaje się, że też mało nie jest, także to już naprawdę jest kwestia indywidualna tego, co kto lubi. Wydaje mi się, że jeśli ktoś nie lubi kolorów, to sobie może wybrać wersję taką, która będzie mu odpowiadać najbardziej i tyle. Tutaj na przykład widać, że jest chyba dość mało szczegółów, także. Może Wam się będzie podobać, ale to są screeny dość stare, bo tu jeszcze widać stary las na murowance. Ja, ja używam generalnie tego konfiga i do tego dwurzędowa karuzela w garażu i pokazywanie a czy akurat mam wyłączone pokazywanie martwych czołgów na mapie wcześniej to było, teraz mam to wyłączone. E, oczywiście włączona opcja pokazywania ostatniej znanej pozycji wroga, to jest to, także to się przydaje bardzo, bardzo. E, więc no, tutaj naprawdę myślę, że każdy chciałby taki mod mieć, jeśli go do tej pory nie miał. E, co jeszcze tutaj mamy? Tutaj wszystko to omijamy. Można jakieś minimapy dla artylerii? Szczerze mówiąc, patrzyłem na to i nie wiem o co chodzi w, w, tym, w tym modzie, co on zmienia. Jeśli wy wiecie, to liczę na wskazówkę, bo ja tak patrzę i nie bardzo widzę różnicę między tym obrazkiem a tym, oprócz tego, że to jest jakiś. A, chyba tak, chyba chodzi tylko o ten celownik, że celujemy, że na minimapie widać, że celujemy w ten sektor. Czy ja wiem, czy <noise> czemuś to ma służyć? No chyba, chyba ten mod byłby najwygodniejszy, bo on, by pokazuje, on pokazuje jakby naj, ten celownik najmniejszy, ale czy to coś na mini-mapie nam pomaga? Nie wiem, szczerze. Nie wiem. Dobra, wiecie co? Włączę. Na próbę sobie to odpalę i włączę. Które, która wersja mi się podoba? Gadamy. teraz nie chcę działać. O matko. Dobra, to i teraz i to. Nie? O, teraz działa. Yy, dwujeczka, tak, dwujeczka jest chyba pokaż pełny rozmiar. Dwujeczka. No, a powiedzmy, że sobie wezmę. Dwój. Albo siódemkę. O, bo siódemka ma jakiś tam. No, niech będzie siódemka. bum, zaznaczymy sobie na próbę. Yy, yy, yy. Odpalanie okna personalnego jako domyślnego po zakończeniu bitwy, to wiadomo. Over Target Marker Extension to mam w wersji Jasza. To są te informacje nad czołgami, tak? Czyli tam nick i nazwa czołgu. Za altem to macie tam trochę więcej informacji, także tego używam. Hmm. Player Panels and Statistics. Ja mam w wersji Oden Mortis ta edycja medium, także ta standardowa. Tak to wygląda. Edycja large jest, ma troszkę więcej, wtedy tak szersza. Medium mi się podoba, lecimy dalej. Tutaj macie kilka różnych jeszcze kart wersji Jasza sobie włączyć, albo na przykład White Editions. Czyli rankingi graczy są widoczne tylko pod tabulatorem, a na tym ekranie skróconym nie widzicie, jakie mają ci gracze statystyki. Podświetlanie trochę wyraźniejsze plutonowych. Pominięcie autologinu mam wyłączone, bowiem ja czasami się przydaje mieć możliwość wybrania serwera. Pominięcie intra tak, zapisanie ostatniego serwera tak jest i wyłączenie logo od Mortis na początku tak jest. Skala kolorów. Część osób narzeka, że jestem fałszywie niebieski, powinienem być zielony. Zielony powinienem być, zgadzam się, w tej skali, w skali sześciostopniowej, ale ja używam tej. Zobaczcie, to jest wyraźnie nazwane old. Ja używam sobie skali tej 10-stopniowej, jeszcze jest dla niepoznaki skala 7-stopniowa i w tej skali również byłbym niebieski. Także tutaj ona jest od 1600 do 2000, do 2000 i w niej byłbym niebieski, w tej 10-stopniowej skali jestem inaczej niebieski. To no, na tak powiem, to są dwie nowe skale, jest mniejsza i większa. Ta mniejsza po prostu przewiduje troszkę mniej kolorów, szczególnie na dole. Tu macie gracza poniżej 450, to jest do jednego wora wrzucane, a tutaj są tak naprawdę dwa worki poniżej 300 i do 450. No i też jest inaczej unikum pokazywane, bo tutaj unikum jest 2450 plus jest fioletowy, a tutaj unikum jest inny, bo jest 2450 do 2900 jest fioletowy i od 2900 jest taki już powiedzmy super fioletowy. Jest zupełnie jest inny kolor. Także tym się różni skala 7 stopniowa od 10 stopniowej, 6 stopniowej starej w ogóle nie biorę pod uwagę, bo już dawno nie jest przez Wotlapsa używana. Karuzela czołgowa dwurzędowa do tego dołożony win ratio oraz tier stream walczy. Akurat to jest mniej mi potrzebne, bardziej patrzę sobie na to, bo mam skrócone informacje, jakie mam win ratio na danym czołgu. Sygnał Six Sensa jest w wersji tej 9,5 sekundowej, troszkę cichszy. Logo Six Sensa mam as lineowe, to oczko. Możemy sobie jakoś tutaj zobaczyć, ile tego jest. O, na przykład widać, że jest super. To jest logo klanu Super, o którym mówiłem ostatnio. Wydaje mi się. Co my tu jeszcze mamy? Jakaś panda. F, tak, bubs. Można sobie dołożyć cycki. Minionek, ale to chyba, trochę chyba za duży. Logo PZK. Wojej, to już chyba nie jest aż taki wielki logo. Granat. Ej karamba, no tak jako szukam jakiegoś takiego e, fajnego, ciekawego, ale szczerze mówiąc nie widzę. E, Jumbo, Strieber, Blue Blueled może bym sobie yy, wziął jak, znaczy nie, to jest okład fajne, bo jest malutkie yy, i tyle, i takie w sumie wystarczy yy, ikonki czołgów jak zawsze, od zawsze yy, oczywiście ikonki Aslina dla mnie najwygodniejsze, najczytelniejsze nie będę się przy tym skupiać dłużej, bo o tym już mówiłem wielokrotnie celowniki, pytacie o moje celowniki, od jakiegoś czasu używam yy, w celowniku takim snajperskim, nieartleryjskim Sword of Damocles, czyli miecz Damoklesa. Yy, bardzo fajny celownik, pokazujący przy okazji pod, yy, Popatrzcie pełny rozmiar. Widzicie tutaj wartość penetracji swojego, swojego naboju, swojej amunicji. A tutaj wartość pancerza, w które patrzycie. Oczywiście ta wartość pancerza nie uwzględnia kątowania, na przykład ona tylko podaje suchy pancerz. Więc jak patrzycie na, nie wiem, skontowany bok jakiegoś czołgu i widzicie tam 130 mm, a macie penetracji 160, to jest szansa, że i tak się nie przebijecie, bo jeszcze nale należy, należy doliczyć oczywiście penetrację pod dość dużym kątem. Ale naprawdę pomaga, szczególnie w właśnie strzałach od, od frontu, czy mamy w ogóle szansę się przebić, czy nie. Także sortow Damokles. Polecam bardzo. Jeśli chodzi o celownik artyleryjski, to ten celownik Standard With Timer and More. Um... To jest ten bardzo fajny celownik, który pokazuje w tym kółeczku, jak pokaże pełny rozmiar. O w tym kółeczku jest pokazany zasięg splasha na danej artylerii, więc to się bardzo przydaje, szczególnie do wyciągania za kamieni. Znaczniki ograniczenia ruchu działa, używam takich, macie kilka rodzajów, można sobie wziąć jakieś kwadraciki jakieś takie taszki jakieś takie, coś minimalistik taki. Sordowdamokę of sobie biorę taki. Możemy sobie teraz wziąć na przykład minimalistyk, chyba że eee, czy to się różni. Wezmę sobie to. Teraz dla, dla zmiany. Eee, celownik serwerowy mam w kolorze białym, eee, także to akurat lepiej widać. Freakam mod, używam freakama. Eee, zoom out 300 metrowy, zoom in raz 10 od 0,9 do 30. Eee, przejście myszki do eee, trybu snajperskiego Damage panel, bardzo fajny damage panel. Używam go już od kiedy wyszedł, bardzo mi się on podoba. Wszystkie najważniejsze informacje ma strzały, czyli damage zadany, damage przyjęty i z jakiego rodzaju amunicji. Co my tu jeszcze mamy dalej? Może jakieś tam też inne, na przykład od Lokastana, Vanilla jakiś też HP, licznik HP, moduły uszkodzone i też ewentualnie na przykład wycentrowane, wyśrodkowane moduły i załogę. Damage panel, damage indicator, czyli ta, ta wskazówka pokazująca skąd ktoś do nas strzelił, od zawsze big by powiter, bardzo fajna, infopanel, to jest ten panel, który jest, pokazuje się pod czołgiem. Informacje bazowe o czołgu. Szerzej na to nie patrzę. Najczęściej zapominam przede wszystkim, że to mam, i zapominam spojrzeć na te informacje. Ale muszę się do tego przyzwyczaić, że on tam jest. Efekt, obliczanie efektywnego pancerza. To akurat mi niepotrzebne. To jest bardzo fajne. Tutaj pokazany licznik przeładowania dokładnie na ikonce. Amunicji oprócz tej przy celowniku to się przy szczególnie przydaje, bo tak jak mówiłem, na powtórkach potrafi się ten licznik przy celowniku zbagować, a ten zawsze działa poprawnie, także spadek bardzo fajny, chociaż też zauważyłem ostatnio, że z kolei na powtórkach nie pokazuje mi, który nabój się ładuje, także trochę gorzej. Spot messenger, czyli pokazywanie, że jest, jestem wyspotowany, można na przykład ustawić, że jest domyślnie włączony i się wyłącza F11, albo domyślnie jest wyłączony i się włącza F11. I też można ustawić jakby reguły, że będzie działał tylko powiedzmy w, na randomach i tylko na czacie plutonowym, albo powiedzmy tylko na treningach, albo na twierdzach, albo na CW, albo na przykład będzie działać na określonych typach czołgów, typu na przykład na artylerii i i TDK. nie także to tyle informacja o przyjętych obrażeniach to akurat mam to w tym w tym wcześniejszym hitlogu także nie używam wyświetlanie punktów HP całej drużyny mam od, mam od kiedy to wyszło w tej wersji defaultu jeszcze akurat można mieć jakieś i Inaczej można też mieć jakieś zobaczcie znaczy, można też sobie ustawić zmiany, pokazywania wyniku, ale tego też nie używam. Bardzo fajny też ten mod attack, czyli sugerują, znaczy pokazujący, że ktoś jest blisko nas, ale niedokładnie przed celownikiem, czasami się przydaje. No i ten właśnie multi hitlock. Pytacie o niego, jak, skąd masz te konfiguracje, że jest pokazywane WN8 w bitwie. To jest właśnie to, że pokazuje wam wasz damage i wasz WN. Wersja standardowa, czy taka pełna, ma, jest, ma, ma wszystko, bo ma również hitloga, pokazuje EFI, to jest ma infopanel, pozostałe HP, także taka wersja bogatsza, mnie ona niepotrzebna. Co my tutaj jeszcze mamy? Po mod przy celowaniu, tutaj widać, że ten mod jeszcze nie są aktualnione, wymaga on update'u. Także chodzi o to, że tutaj e, jeśli patrzycie na czołg, a on Wam zniknie w tym momencie jakby z przedcelownika, to normalnie w celownik w wodzie w tym momencie się opuszcza odrobinkę i trzeba dawać korektę, a tutaj e, jeśli ten czołg Wam zniknie, to cały czas patrzycie od co miejsce i korekty dawać nie trzeba. Jakieś bardziej zaawansowane auto-aimy, ale tego nie używam i szczerze mówiąc odradzałbym używanie auto-aimów. E, Battle Assistant, czyli e, ten mod dla artylerii zmieniający e, widok kamery. Yy, modyfikacja czatu yy, save shot. O właśnie to się przydaje safe shot, czyli nie można strzelić w swojego plus yy, przez 2 sekundy nie można strzelić w yy, rozbity czołg, także też się przydaje. Yy, py, py, Cichy zegar można sobie włączyć, żeby zegar nam nie, nie, nie klikał. Kilkanaście rodzajów hangarów, ale ten, który mnie interesuje, czyli ten 10 w jednym, jest akurat jeszcze nie, nie uaktualniony. A na fajny jest ten, bo akurat ten, ten mod jest na 10 garaży ciekawie pokazuje, bo on się zmienia. Czy znaczy można te garaże ręcznie zmieniać tym przyciskiem. O tutaj. Jest po prostu specjalny przycisk, którym sobie zmieniamy garaż, i naprawdę są ładne. Także czekam na ten mod. Cóż jeszcze? Cóż jeszcze? Trochę w jakby uwypuklony postęp w różnych misjach. O, właśnie, to jest ten mod, o którym wydaje mi się gdzieś wspominałem. Tutaj, mora tak. Tutaj sobie można ustawić, że. Będzie nam, będą nam się automatycznie misje osobiste uruchamiać, jeśli jakąś skończyłem bo czasami się zdarza zapomnieć włączyć misję. Więc ten mod zadba o to, żeby jakaś misja zawsze była aktywna. A to jest mod, który się przyda szczególnie na hatekach gdzie trzeba będzie zrobić tam odpowiednią liczbę zablokowanych punktów uszkodzeń przez pancerz. I ten mod, właśnie w tej formie, zobaczcie, tak macie na obrazku, pokazuje, że tutaj Jaszara. Na I7 zablokował 17 strzałów bez penetracji za sumarycznie 4300 punktów uszkodzeń. Także ten mod, właśnie, on jest wyświetlany tuż pod listą drużynową. Pokazuje oczywiście na kolejny kolor, także jest kolejny jakby argument za tym, że mój x będzie bardzo kolorowy, ale to pewnie ma służyć temu, żeby było widoczne z daleka. Pokazuje po prostu nasze aktualnie liczbę zablokowanych punktów zdrowia, a czy liczbę zablokowanych przez pancerz punktów zdrowia, więc do misji na HTK jak znalazł. Inne drzewko technologiczne w wersji RECO, fajne, podoba mi się. Tekstury, u mnie tylko tekstury to są, jest minimapka w HD, przydaje się od zawsze, nią gram jeszcze, wymaga update'u ten Mod rozszerzający granice mapy, chociaż nie wiem za bardzo po co to. Można jakieś ikonki również w garażu mieć, inne, ale tego nie używam. Lepsze oświetlenie. To szczerze mówiąc miałem, ale wyłączyłem, bo trochę przez inne światło się w mapach gubiłem, bo już po tak jestem oswojony z mapami, że inaczej wyglądające cienie światła trochę mnie mylą. Można sobie włą włączyć moda Max Farplane, czyli tego rozszerzającego zasięg widzenia. Wtedy nie ma mgły wojny i widzimy praktycznie całą mapę na przestrzał. Co my tutaj jeszcze mamy? Nic ważnego, nic ważnego. Światła. Podobno fajnie wyglądają światła. Jeśli ktoś lubi, to sobie może włączyć światła. O, właśnie tak to zobaczcie. Mouse, na, mouse ze światłami. To nie jest maus oczywiście, ale poczekajcie, niech się przewinie. O, jest. Także widzicie, macie normalnie światła przednie na czołgu. Co my tutaj jeszcze mamy? Kolorowe rykoszety i penetracje. Używam od dawna, bardzo fajne. Białe wraki czołgów, nie można na S-u, pamiętajcie, tego też już nie używam od dłuższego czasu. Skórki w wersjach z modułami pokazanymi, że jak jeśli ktoś nie wie, na przykład gdzie Maus ma, nie wiem, ammoraka czy zbiornik paliwa, to teraz dzięki temu modowi powinien wiedzieć różne śmieszne skórki do, do czołgów, żeby wyglądały tak bardziej wyścigowo. Można usunąć jakieś. Można włączyć mod, który będzie nam usuwał na przykład kamuflaże na czołgach, ale tylko wizualnie oczywiście. Naklejki, inskrypcje albo loga klanowe. Na jeśli ktoś nie lubi oglądać naklejek, chociaż nie wiem komu to przeszkadza, jak ktoś ma naklejkę, no, ale można. Statystyki sesji u mnie Jasen Krasen, bez modyfikacji języka gry, czyli po prostu podsumowanie sesji i tyle. Nic. Nic wyjątkowego, dodatki głosowe używane przeze mnie od dłuższego czasu ten e, głosy z Unreal Tournament. To są właśnie te głosy, które mówią za 2, 3, 4, 5, 6 kili. Do tego jeszcze oznajmiają nam o 3 minutach, o minutce i 30 sekundach do końca bitwy. Także naprawdę bardzo fajny ten mod. Podoba mi się, bo, bo lubię sobie posłuchać tych głosów z Unreal Tournament. Modyfikacje dźwięków w samej grze. Oczywiście ja używam od dłuższego czasu dźwięków dział Gnomfadera. Najfajniejsze moim zdaniem. Można sobie jeszcze. Włączyć dźwięki ogólnie uderzeń i, i strzałów, nie dział tylko samych strzałów i uderzeń w czołgi, i jeszcze można sobie włączyć. A, dźwięki oczywiście silników, ale tego też nie używam. Wystarczą mi tylko dźwięki dział i wystrzałów. Zmiana głosu, znaczy można sobie dodać do załoganta, że Almagedek takie up to w, te, w tym momencie wiemy, że jest, jest to przeładowane, ale przy szybko ładujących czołgach, tak jak ja ostatnio się wożę 907-ką, to takie op, co 5,5 sekundy troszkę wkurza. Zmiana jeszcze głosów załogantów, minionki, Space Marine, Duke, Monty Python, Top Gear. Tutaj macie takie łączone, od GrandPy jest Duke, jest Left 4 Dead, jest Gears of War, tutaj z kolei macie hmm, Jakieś, jakąś Julie, Julie Voice Pack, Reborn, Short, Concise and Soft Spoken Verbal Messages. No ciekawe, czy trzeba by, e, trzeba by posłuchać, co Julie mówi, to zaraz sobie sprawdzę. O, Mighty Jingles, można jeszcze sobie. O, to muszę sprawdzić, naprawdę, To muszę zobaczyć, jakie głosy ma Mighty Jingles i przekonać, czy warto. Ale to będą głosy po angielsku, po niemiecku i po polsku. O, to jest ciekawe. Zobaczcie, wrzucono głosy polski Kapitan, Bomba i Przyjaciele bez cenzury. I do tego jeszcze można dorzucić sobie muzyczkę w czasie gry. Eee, to tyle. Uff, sporo tego było. Mam nadzieję, że Wam filmik się przyda. Jak zwykle teraz swoją konfigurację. Tutaj pamiętajcie, że możecie sobie zrobić. Tutaj ja sobie robię eksport swojej konfiguracji i zapiszę ją na pulpicie. Także wpiszę sobie OMC by Omen i to wam dorzucę do opisu filmu i tam będziecie mogli sobie tę konfigurację pod, podciągnąć. W ten sposób sobie robicie L. I ładujecie sobie, o tak, robicie lokal. Tutaj można sobie ustawić konfigurację kilku graczy: jest Mick Hunter, Affenkopf, Jaszara, Ejkaramba i Grumel. I mamy też Local 5. Ty będziecie sobie po prostu wybieracie konfigurację moją i klikacie na otwórz i macie. Także dobra, to wszystko. Ja sobie teraz sprawdzę głosy tej Julie, sprawdzę sobie Mighty Jinglesa. Oraz y, zobaczę, jakie są y, polskie kapitana bomby i przyjaciół bez cenzury. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, i do następnego. Cześć.